Siemanko, z tej strony Martus. Dzisiaj zbudujemy sobie komputer za 450 zł. To tak, najpierw obudowa za 25 zł, a ogólnie pomysł na film podsunął mi Tamus u siebie na live, żebym zrobił komputer za 450 zł. Także składamy na szybkości oczywiście. Dobra, odkręcimy sobie obudowę, zobaczymy co jest w środku, bo jeszcze nie patrzyłem. Tutaj mamy dwa miejsca na dysk SSD. Też fajna sprawa, możemy sobie tutaj przykręcić na boku. Tutaj mam zaślepki oryginalne. Aż trzy, jedna w zapasie. Kabelki, obudowę oczywiście wyczyszczę. Jedyny minus, tutaj nie mamy żadnej blachy, żeby tutaj przykręcić wentylator. Jest tylko sama ta kratka. Oczywiście obudowa nie ma z tyłu miejsca, żeby tam fajnie kable puścić. Tak to wygląda z założonymi kratkami. Trzeba zrobić jakoś porządek z tymi kablami, bo one tak będą niestety na wierzchu. No i co, zasilacz 25 zł plus przesyłeczka Silentium PC 350 W. Linia 12, tutaj mamy 28 A, 333 W. Tutaj jeszcze certyfikat, jakieś stare oznaczenie. Dysk M2, 128 GB. Płyta główna z gigabajta. Stówka, procesor znany już z wcześniejszego filmu. Okazja za stówkę. Pamięć RAM 16 GB za 80 zł plus przesyłka. Oczywiście nie mam blaszki maskującej porty, maskownicy. Dobra, to zaczynamy najpierw od zasilacza. Zasilacz niestety nie jest koloru czarnego, ale obudowa nie ma żadnego okna, także nic nie będzie widać. W tym budżecie ciężko zrobić jakiegoś kompa. Ale myślę, że pod AM4 mamy lepszą możliwość rozbudowy, bo można potem wsadzić jakiś lepszy procesor, chociaż ten ma 8 wątków, także myślę, że da radę. No i grafika zintegrowana, na której możemy pograć tam w te wszystkie gry e-sportowe na jakichś tam przyjemnych FPS-ach. Dobrze, przykręcamy płytę. Tutaj nie będzie dużo roboty. Tak samo do zestawu, do ceny tego zestawu doliczyłem, bo policzyłem potem, że dysk M2 256 GB wsadzimy za 50 zł, jednak wtedy wyjdzie równiutko z przesyłkami 450 zł. Także myślę, że cena będzie spoko za taki zestaw, plus taki, że mamy 16 GB RAM-u, 3200 MHz szybkość. No i dodatkowo jeszcze starczyło nam na zwykły dysk HDD 500 giga. Tak się to prezentuje, zobaczcie, elegancka robota. Zaraz sobie to przetestujemy w grach. Także możecie pisać, czy się wam podoba ten komputer, czy nie. Co byście w nim zmienili? Co można rozbudować? Najpierw myślałem, żeby złożyć coś na jakiejś starszej platformie, można było złożyć coś innego, ale myślę, że to jest dobra opcja pod dalszą rozbudowę. Można wsadzić jakiegoś Ryzena 3600 albo z czwartej serii. Tak to wygląda. Oczywiście nie ma karty graficznej, bo mamy Integrę. Obudowa nawet całkiem spoko, jak za tą cenę. Nie jest to jakaś wypasiona. Dobra, wchodzimy do BIOS-u. Zobaczcie, tutaj mamy 3.7 taktowanie już. Ramy działają na 3200 MHz. Także lepiej do naszej Integry. Tutaj macie teraz parametry. Jest to... Tutaj mamy
AMD Ryzen 5 Mobile napisane, 3400G, 12 nanometrów, czyli w nazwie jest 3400, ale to jest tak naprawdę druga generacja, już kiedyś o tym mówiłem, 4 rdzenie, 8 wątków, pamięć działa na 3200, zobaczcie, dual channel, sprawdzimy jeszcze punktację w Cinebenchu R23, z tego co pamiętam to było no prawie 5000 punktów na tym zegarze 3.7. No i dobra, zaczynamy od CS-a, bo jeszcze nie testowałem dwójeczki. 1920 na 1080 rozdzielczość, ustawienia niskie. No i zobaczcie, no jest to grywalne, tak 60 klatek tej rozdzielczości, myślę, że to jest w miarę dobry wynik, można pograć. Sprawdzimy jeszcze na niższej rozdzielczości w 720, tu może będzie poprawa. No tak, jest już w okolice 100 klatek było, 80, także tutaj mamy gdzieś średnio 30 klatek chyba więcej. Jak na taką Integrę to jest całkiem dobry wynik. Myślę, że może być, czyli średnio. No i dobra, tutaj oczywiście GTA 5, 1920 rozdzielczość na 1080, no i ustawienia te średnie. No i tutaj mamy 50 klatek, czyli jest jak najbardziej grywalna gra. Myślę, że ten procesor ma jeszcze sporo potencjału. Jednak ta grafika zintegrowana trochę go będzie ograniczać. Myślę, że jakbyśmy tu wsadzili coś lepszego, spokojnie by to dało radę. Klatki na poziomie grywalnym, także jest ok. No i jeszcze Fortnite. 1920-1080, tryb wydajnościowy. Tam jeszcze dałem 100% tą grafikę 3D. No jak widać na wstępie 100 klatek nas przywitało. Tutaj też jest ok. Myślę sobie, że 100 klatek to tak spokojnie będzie. 100, ponad 100. Gra jest naprawdę grywalna, fajnie się gra. Także myślę, że do takich gierek e-sportowych ten komputer będzie w sam raz. No i dobrze, pomału będę kończył odcineczek. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jak się podobał, to like, jak się nie podobał, no to wiadomo co dać. 425 zł cena z dyskiem M2 128 GB, 450 zł cena z dyskiem M2 256 GB. Piszcie w komentarzu, czy się opłacało, czy się nie opłacało, co rozbudować. No i zapraszam na kolejny odcinek. Narka, cześć. No i nie zapomnijcie o subie. Nara.